Witam serdecznie. Szczęść Boże, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha fragment z Ewangelii według Świętego Marka. Jezus zapytał swoich uczniów: "A wy za kogo mnie uważacie?". Odpowiedział mu Piotr: "Ty jesteś Mesjasz". Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o nim nie mówili. Oczywiście teraz już ten przykaz jest już nie ma mocy. Teraz mamy o nim mówić. Wtedy jeszcze Jezus właśnie nie umarł jeszcze to było przed jego śmiercią i przed zmartwychwstaniem, przed zesłaniem Ducha Świętego, a teraz już mamy mówić. Więc jakby ktoś czytając ten tekst stwierdził: "Nie no nie mamy mówić o Jezusie, mamy siedzieć cicho, milczeć, siedzieć w swoich domach i nie mamy wychodzić i głosić". Nie, to nie, nie, to jest nieprawda oczywiście, nie? To jest tak zwana tajemnica mesjańska, która już nie obowiązuje. Więc do, tamtej, do tamtego momentu mieli nie mówić. I teraz przeczytajmy, dlaczego mieli nie mówić. I zaczął ich pouczać, że syn człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go upominać. Lecz on obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: Zejdź mi z oczu szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Czyli nawet nie chciał patrzeć na Piotra, mówiąc mu te słowa. Odwrócił się od niego i mówi: Zejdź mi z oczu szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Czy dzisiaj Jezus mógłby powiedzieć do mnie i do ciebie te słowa: Zejdź mi z oczu Krzysztofie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku? I teraz pytanie: w jakiej kwestii? No, właśnie w tej kwestii cierpienia. Cierpienie, cierpienie. Kiedy Piotr dzisiaj słyszy o cierpieniu Jezusa, o tym, że będzie mu to cierpienie zadane przez arcykapłanów starszych ludu i że zginie, że, że umrze, no to Piotr się na to nie zgadza. Nie zgadzam się na to. Oczywiście Jezus mówi bardzo ważną rzecz, ale po trzech dniach zmartwychwstanę. Piotr, gdyby uwierzył w te słowa i zrozumiał, dlaczego Jezus ma umrzeć i zmartwychwstać, no to cieszyłby się, radowałby się z, tego, z tej dobrej nowiny. To wtedy ten tekst stałby, stałby się dla niego dobrą nowiną, czyli kerygmatem. Mówiłem Wam ostatnio, że powiem Wam kiedyś o kerygmacie. No i właśnie, kerygmat to jest ta dobra nowina. I my mamy głosić dobrą nowinę. Ale w dobry sposób, nie tak jak na przykład w świętej pamięci ksiądz Albert Cholewiński w jednej ze swoich publikacji ABC chrześcijaństwa, czytam akurat tą publikację, pokazuje, że kościół często właśnie w ten sposób, ludzie kościoła, tak powinniśmy powiedzieć, ludzie kościoła często w negatywny sposób głoszą dobrą nowinę. I ta dobra nowina jest taka tak nie do przyjęcia dla ludzi. Ona polega na tym, że głosimy śmierć Pana Jezusa, z martwych wstanie też, ale bardziej śmierć. Tylko i wyłącznie po to, żeby pokazać ludziom, że Jezus oddał swoje życie po to, żeby przebłagać Ojca, bo Ojciec został bardzo mocno skrzywdzony, zraniony przez grzech pierworodny. A Bóg jest nieskończony i ten grze go dotknął w sposób nieskończony, i on trwa. I te wszystkie mm, ofiary, wszystkie przymierza były niedoskonałe, bo musiała być taka doskonała ofiara, że to Bóg mógł musiał się stać człowiekiem, żeby umrzeć, oddać swoje życie, cierpieć. No, i wtedy Bóg się odbrazi. Przebłagamy Boga. I niebo zostało otwarte, i teraz można do nieba wejść. I tak często nie, nie, ludzie myślą, że śmierć Jezusa właśnie na tym polegała, żeby tego ojca obrażonego udobruchać, przep, prze, przeprosić. No, i to jest problem. No, jest problem, właśnie, no. A co ze zmartwychwstaniem? No, zmartwychwstanie oczywiście dokonało się, ale po to tylko i wyłącznie, żeby pokazać człowiekowi, że Bóg, że Jezus nie jest zwykłym człowiekiem, że jest także Bogiem. Obiecał, że tak się stanie, i tak się stało. No i co dalej? No i koniec tej dobrej nowiny, i wielu ludzi tak sądzi, że, że, i wielu ludzi do tej pory tak myśli, chrześcijan. I celebrują mękę pana Jezusa właśnie w ten sposób. Tak myśląc, ktoś mnie zapyta, ale dlaczego, a co w tym jest złego, nie? co w tym jest negatywnego? No właśnie to, że prawda jest inna, że oczywiście niebo się otworzyło. Bóg pojednał, Jezus pojednał, Bóg, który stał się człowiekiem, Syn Boży, pojednał nas z Ojcem. Ale tu chodzi o coś jeszcze głębszego o miłość, że to wszystko dokonało się ze względu na Bożą miłość, że Bóg kochał człowieka przed grzechem i nie przestał go kochać, nadal go kocha. I dlatego to jest plan zbawienia nas, a nie plan jakby sobie. Myśle, myślenia o samym sobie, że Bóg teraz musiał pomyśleć o sobie, żeby nie chodzić zagniewany na, na, na ten grzech Adama i Ewy i to wszystko, co się później zaczęło z, z tą ludzkością dziać, no to Bóg wymyślił ofiarę. Ofiara tak, ale z jakiej, w jakiej intencji? Z miłości. Dla Was to zrobiłem. Więc Piotrze, jeśli tego nie zrobię, to Ty nie zostaniesz, nie doświadczysz miłości, tu nie chodzi o Boga. Tylko chodzi o Ciebie. Kerygmat jest dobrą nowiną dlatego, że to chodzi o nas, że Bóg się uniżył stał się człowiekiem dla nas. On to zrobił, bo chciał być z nami, bo nas kocha. I myśli o nas. I zobaczcie, i teraz przekładając to cierpienie Jezusa na nasze cierpienie. My często nie zgadzamy się z naszym cierpieniem, unikamy cierpienia. I tak po ludzku chcemy się od tego cierpienia odciąć. Ale zobaczcie na przykład na Hioba. Hiob cierpiał, cierpiał, bardzo cierpiał. Kiedy czytamy księgę Hioba, to my wiemy dlaczego cierpiał, a on nie wie. To jest ten bohater, który nie wie, o co, o co chodzi. My wiemy, że to stało się dlatego, że diabeł zrzucił na niego to cierpienie, Bóg mu na to pozwolił, dozwolił. No i Hiob w tej całej sytuacji zaczął się nawracać, bo wcześniej Boga nie znał z tej strony. A teraz zaczyna go poznawać, że to nie Bóg zesłał na niego to cierpienie, tylko diabeł. I, 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 I że Bóg go kocha, i jest dumny z tego, że on jest taki, że on jest taki dzielny w tym cierpieniu, że on, że on był taki sprawiedliwy, taki pobożny i że trwa nadal w, tym, w tej sprawiedliwości, nie przekreśla Boga ze swojego życia, nie mówi źle na, na jego temat. I to cierpienie, do, które dotknęło Hioba, jest takim. Dobrym cierpieniem, jeśli tak można powiedzieć, bo to cierpienie zbliża Hioba jeszcze bardziej do Boga. Diabeł przegrał, przegrał zakład. Bóg znowu okazał się Bogiem sprawiedliwym. I dlatego to nasze cierpienie, które y, zawinione czy niezawinione, no z, nie zawi z tym zawinionym to jest troszeczkę inaczej, ale z, na przykład jakieś takie niezrozumiałe, cierpienie, którego nie rozumiemy i chcemy je odrzucić i tak po ludzku się od niego odciąć, to Jezus może powiedzieć dzisiaj na, do nas nie myślisz po Bożemu, myślisz tylko i wyłącznie po ludzku. I dlatego takie myślenie może cię oddzielić ode mnie. Zejdź mi z oczu szatanie, zejdź mi z oczu przeciwniku. Nie uciekaj od cierpienia. Przytul się do tego cierpienia. A, a jeszcze bardziej, przytul się do cierpienia Jezusa. Gdyby Jezus nie cierpiał, to nie moglibyśmy powiedzieć, w jego ranach jest nasze uzdrowienie. No bo nie miałby ran. A dlatego, że cierpiał, to w jego ranach jest nasze uzdrowienie. Więc możemy teraz celebrować jego ból po to, żeby nasz ból przemienił się w radość. Żeby nasz krzyż zakwitł, tak jak jego krzyż zakwitł. A zakwitł w taki sposób, że on stał się owocem tego drzewa. I to jest nowe drzewo, drzewo życia. Już do tamtego starego drzewa życia nie mamy dostępu, bo gdybyśmy zjedli owoc z drzewa życia, żyjąc w grzechu, no to na wieczność byśmy byli potępieni. Dlatego Bóg przegania człowieka z raju, żeby człowiek nie zjadł. Owocu z drzewa życia, bo już zjadł owoc z drzewa poznania dobra i zła. Dlatego daje nowe drzewo. Drzewo krzyża, na które patrzymy i mówimy. Nie, ono nie jest dobre. To drzewo takie uschłe. No tak, ale nie widzisz nie widzisz, że na tym drzewie wisi twój zbawiciel, że on zmartwychwstanie. A jak zmartwychwstanie, to Ty też zmartwychwstaniesz. To, to Ty też zaczniesz się radować, cieszyć. Już, już nie będzie bólu, smutku, cierpienia, tylko będzie radość. Nadzieja. Wierzysz w to? Wierzysz, że po smutku przyjdzie radość? Po cierpieniu przyjdzie wyzwolenie, uzdrowienie? Jeśli tak, no to myślisz po Bożemu. A jeśli nie, no to myślisz po ludzku, więc Jezus mówi, zejdź mi z oczu, szatanie. Nie jesteś uczniem moim. Masz swoją własną drogę, która mówi zero cierpienia, nie chcę cierpieć. A Jezus mówi, cierpienie jest ważne, cierpienie jest potrzebne. Jeśli dobrze je przeżyjesz razem ze mną, no to to ono cię przemieni. Ono sprawi, że że zobaczysz miłość, a nawet dasz tą miłość, przekażesz ją innym. Patrzymy na krzyż nie tylko dlatego. Patrząc na krzyż, nie widzimy tam ofiary, która przeb... Przebła... Przeb... została złożona po to, żeby przebłagać wkurzonego Ojca. Tylko ta ofiara jest po to, żeby pokazać nam, jak bardzo Bóg kocha człowieka. Bóg stał się człowiekiem i umiera za nas. I teraz mówi: teraz spożywajcie mnie. I teraz będziecie mieć życie w obfitości, jeśli będziecie mnie spożywać. Myśmy po Bożemu. On nas do tego zaprasza. I mówi o tym całkiem otwarcie, jak tutaj jest napisane. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Już nie w przypowieściach. Już nie w jakichś obrazach, tylko całkiem. Otwarcie mówi do nas, cierpienie jest ważne. Kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i mnie naśladuje, bo to jest okazanie miłości. Amen. Mam nadzieję, że zostałem zrozumiany. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.